16, my w tej chwili 9 plus 3 za zwycięstwo z Argentyną, punktów 12. No i Argentyna albo będzie miała punktów 7, albo 8 punkcik dostaną za ewentualną porażkę z Husarią 2-3. To wszystko będzie zależało od tego ostatniego pojedynku. Mateusz Malujda, Facundo Cesar Gilione, a więc za moment wytatuowany, potężnie zbudowany zawodnik kategorii ciężkiej, plus 91 kg. Oto wchodzący do ringu debiutujący w World Series of Boxing, Gilione. No, warunki fizyczne naprawdę wspaniałe. Tu trzeba przyznać, pięknie, proporcjonalnie zbudowany zawodnik argentyński i naprawdę wydaje mi się trudne zadanie przed Mateuszem Malujdą. No zobaczymy. Mateusz Malujda, przypomnijmy ostatnią galę, w której pokonaliśmy Mexico Guerreros. Mateusz Malujda boksował z Gerardo Melero, z Portorykańczykiem, który boksował wtedy w barwach Mexico Guerreros. No i co? No i zaprezentował się bardzo dobrze. Powiedzmy otwarcie, Mateusz Malujda to nie jest pięściarz, to nie amator, to jest pięściarz zawodowy, który ma na swoim koncie 7 zawodowych pojedynków, 4 zwycięstwa, 3 porażki. No ale takie są przepisy World Series of Boxing, że mogą boksować tutaj i amatorzy, i zawodowcy. Stąd też obecność między innymi Mateusza Malujdy. Wspominał trener Hubert Migaczew, że po czasach amatorskich Mateusz Malujda troszeczkę obniżył loty. Jako amator prezentował się w ligu znacznie lepiej, ale jak powiedział, spróbuje popracować nad Mateuszem, by wrócił do swojej dobrej, optymalnej dyspozycji na ścieżki. Ja myślę, że tutaj Mateuszowi bardzo pomogła ta walka z Wrocławia. Z Wrocławia oczywiście. Miał długą przerwę w startach i ta walka, którą prawda stoczył tu na ringu w Pruszkowie, zaowocuje w dniu dzisiejszym. Na pewno jakość treningów, jakość sparingów, to wszystko dla Mateusza było zrobione, żeby mógł wrócić do naprawdę dobrej i zwycięskiej dyspozycji w dniu dzisiejszym. A to jak mówię, no marzy mi się ta czwóreczka. Oby, zobaczymy. Oto Mateusz Malujda i Hubert Migaczew na naszych ekranach. Ja myślę, że trener Hubert Migaczew może był, widzą Państwo, ranking indywidualny. Joseph Joyce, British Lionhearts na prowadzeniu. On ma jak do tej pory komplet zwycięstw. Jeżeli chodzi o naszych ciężkich, no to jest Mateusz Malujda, jest Michał Olaś w Husarii. No, widzą Państwo na 18. miejscu Michał Olaś. Jak na razie. No dla mnie dosyć duży zawód, jeżeli chodzi o starty Michała Olasia, bo naprawdę tutaj i trener na pewno Migaczew, dlatego że jest to jego zawodnik, można powiedzieć, liczył bardzo na niego, a kilka takich przykrych wpadek, bo nie niespodzianek, ale wpadek, to ze strony Michała, no powiedzmy sobie szczerze, spodziewał się trener Migaczew na pewno trochę więcej, dlatego po prostu były rozmowy z Mateuszem Malujdą i skłonienie go do występu. No, wspominałem o tym, że Mateusz Malujda to zawodowiec. Na zawodowym ringu debiutował 17 września 2010 roku w Olsztynie, kiedy to pokonał jednogłośną decyzją sędziów Floriansa Strupica. Kolejne 3 pojedynki wygrane, następnie 3 porażki, no i ostatnią walkę Mateusz Malujda stoczył 22 grudnia ubiegłego roku, a więc nie tak dawno, na zawodowym ringu w Berlinie w Niemczech. Wygrał przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie z Bartoszem Swaryżyńskim, który debiutował wtedy na zawodowym ringu. No i teraz zdecydował się poświęcić walce w World Series of Boxing. Pierwsze starcie, ostatni pojedynek meczu Husarii Polska z Kondorami z Argentyny. Już wiadomo, że ten mecz wygraliśmy, tylko pytanie, czy 3-4-1, czy 3-2? Popatrzmy. Mateusz Malujda, czarne spodenki, jego rywal, spodenki czerwone. No bardzo niebezpieczny tutaj wydaje mi się być Argentyńczyk. Mateusz naprawdę musi nurkować pod tymi rękami i to bardzo intensywnie, aby skrócić dystans.
No, ale przewaga wzrostu zdecydowanie po stronie Argentyńczyka, ale przyznam się szczerze, jak patrzę, w jaki sposób zadaje te ciosy Argentyńczyk. Ale przemowę w prawej ręce ma naprawdę dosyć dużo. A teraz trafił. To jest właśnie to. Mateusz Malujda skrócił dystans. Spokojnie, spokojnie, Mateusz. Patrząc na to, jak boksuje Argentyńczyk, w jaki sposób zadaje ciosy... Widzę dużą szansę, naprawdę. Tak, widzę tak, dużą tak. szansę i jakieś po prostu zagapienie się Mateusza tutaj by mogło go zaskoczyć jakimś mocnym ciosem, bo na pewno siła fizyczna, ale teraz bardzo nieładny cios, taki z góry, z młotka, takiego w wykonaniu Argentyńczyka i zero reakcji sędziego ringowego. No przykro mi, że tutaj takie momenty obserwujemy, gdzie jest to no, złośliwy cios i... Reakcja zdecydowana. Nie mówię od razu odebranie punktu, ale zdecydowana reprymenda ze strony sędziego ringowego powinna być. Ręce. Myślę, że patrząc to, czym wspomniałem, jak porusza się Argentyńczyk, o, spore braki techniczne u niego. Co do tego nie ma wątpliwości. Cały czas trzyma teraz Argentyńczyk. No, zdaje sobie sprawę, że nie może dopuścić Mateusza Malujdy. Zresztą sam Mateusz poczuł, że w momencie, kiedy skraca dystans, kiedy wchodzi blisko swego rywala, zaczyna się gubić Argentyńczyk. Nie bardzo jest w stanie sobie poradzić. I dlatego ogranicza się tylko i wyłącznie do trzymania. Ach, szkoda. Pierwsze nogi muszą iść. To wszystko jest ok, tylko z nóżkami. To jest 5 3-minutowych rund. Dopiero pierwsze starcie, jak na wagę ciężką. Toczone w dość mocnym tempie. Musi uważać na te bite ciosy z dołu. Mateusz po raz kolejny. Tak jest. Potem już pięknie zablokowany. I ma w narożniku swego rywala Mateusz Malujda. Żeby wyciągnął tylko w tej chwili lewą rękę. No dziwi mnie bierność sędziego ringowego. Wyraźnie przecież trzymana jest lewa ręka Mateusza. Tą prawą robi użytek oczywiście, ale no to męczy bardzo zawodnika. Zauważ, jak się odsłania, dokładnie. Bardzo się odsłania przy każdym zadawanym ciosie Argentyńczyk. Proszę zobaczyć, jak teraz dopadł swego rywala w narożniku Mateusz. Tą jedną lewą ręką w tej chwili potrafi tam mocno powalczyć. Koniec pierwszej rundy. No i jest no szansa i na to, by... Zerknijmy na Argentyńczyka po prostu głęboko i ciężko. Już po tym pierwszym starcie oddycha. Wydaje mi się, że z kondycją za różowo chyba nie jest. Nie, to widać, że jest to bardzo przeciętny zawodnik. Bardzo przeciętny, absolutnie masz tutaj rację. I kiedy zupełnie odkrywa się, kiedy zadaje ciosy, źle zadaje te ciosy, bez kompletnie pracy tułowia, wbite ciosy od niechcenia, nie bardzo jest w stanie poradzić sobie w takiej sytuacji, kiedy Mateusz Malujda przyjmuje inicjatywę w półdystansie. No i rzeczywiście, patrząc w tej chwili, w jaki sposób, jak ciężko oddycha już w narożniku. O, to jest trener Saburo Fentes i przez moment mignął nam debiutant. No jeszcze punktacja, jeszcze proszę punktację, no. Pierwszej rundy. No i proszę bardzo, 10-9 dla Mateusza Malujdy. Super. Po pierwszej super. Rundzie. No i sygnalizowane są te ciosy Argentyńczyka. No i proszę. To jest to, o czym wspominałeś. Ładnie przeczekał, przepuścił Mateusz Malujda ten atak i trafił swego rywala. Spokojnie, spokojnie, Mateusz, spokojnie! No powiem może trochę nieładnie, ale dobry zawodnik na ustawki. No tak. Z Argentyńczyka, ale niebezpieczeństwo naprawdę no. jest. Powiem szczerze, że widzę tutaj dużą szansę dla Mateusza Malujdy, by wygrać ten pojedynek przed czasem. Nie, przed czasem, chyba że po prostu Argentyńczyk straci siły, bo jest to możliwe, bo już widać pierwsze symptomy właśnie tego są. Bardzo proszę, jak ciężko oddycha w tej chwili, gdy mu sędzia zwraca uwagę. Nie, zobacz, jest w tej chwili zupełnie odsłonięty Argentyńczyk. Zobacz, jak te ciosy... Ale wyraźnie ustawiony na ten prawy hak z dołu. Teraz był lewy hak i prawy sierp. Ładnie Mateusz schowany za podwójną gardą. Ależ teraz szkoda, że przestrzelił ten lewy sierpowy. Wystarczy, że raz tak trafi swego rywala i będzie po walce. No podziwiam ambicje Mateusza tutaj. Naprawdę przy takim prowadzeniu pojedynku
ale ostra reprymenda w tej chwili, że jeszcze jedno i ostrzeżenie dla Argentyńczyka gotowe. No, Argentyńczyk sprawia wrażenie, paraliżuje, wystrzelał się. Tak, tak. Nie pozwala Mateuszowi w ogóle boksować, faulując go po przestrzymanie oczywiście. Ach, teraz pięknie! Szeroki lewy i teraz prawy. Myślę, troszeczkę za mało dolne partie tutaj Mateusz atakuje. Mateusz poluje na tą odkrytą głowę Argentyńczyka. Argentyńczyk wierzy w jak gdyby swoje... A, teraz ładnie przyspieszył Mateusz. Zauważył, że... No nie ma już sił Argentyńczyk tak naprawdę. Nie, właśnie to dopiero ja drugie starcie. Dokładnie, ja mówiłem już po pierwszej rundzie, patrząc mu w oczy i na tą szeroko otwartą buzię. O, tak jest, ostrzeżenie i utrata punktu przez Argentyńczyka. To naprawdę powinno być już dużo, dużo wcześniej. Wysoko, blisko niego. Ileż siły wkłada w każdy swój cios Argentyńczyk. No i proszę zobaczyć, co się dzieje. Trafił go kilka razy mocno Mateusz Malujda. Za moment koniec drugiego starcia. O właśnie, jest gong. Druga runda dla Mateusza Malujdy, 20 do 18, co jest do tego naprawdę nie ma świetnie, kochana czwóreczka. Ale jest też blisko tego, by Mateusz wygrał ten pojedynek przed czasem. Pytanie tylko, czy również Mateusz wytrzyma kondycyjnie? Nie, Mateusz, znam go naprawdę, z jego kondycją jest świetnie. A tym bardziej, że tok przygotowań, obserwując tutaj wszystkie pojedynki naszych zawodników, którzy byli w Warszawie i trenowali, jest naprawdę super. O, tutaj pięknym, krótkim, prawym sierpem trafił Mateusz swego rywala. O, siedzą Peralta, jest również. No i widzą Państwo, 20 do 17 faktycznie, bo zabrane ostrzeżenie. Oczywiście. Przed czasem tą walkę zrobić, postaraj się. No i popatrzmy, trzecia runda. Peralta i Chanampa obserwują ten pojedynek. To może być ostatnia runda. Widzieli Państwo, co się dzieje. Wyczuł swoją szansę. Zwietrzył swoją szansę Mateusz Malujda, że można zakończyć ten pojedynek przed czasem. Teraz wreszcie był lewy hak taki, jeszcze jeden cios, aż łamie się dosłownie Argentyńczyk. No, trzyma znowu. Swoje, czy trener. Ach, i teraz się nadał, pięknie. Potwornie zmęczony jest Argentyńczyk. Przyznam się szczerze, że... No to jest najbardziej chyba dramatyczny pojedynek. Nie ma już sił zupełnie Argentyńczyk. Po prostu to jakby wichura była i kołysze Argentyńczykiem. Jak stoi na... Naprawdę teraz bardzo miękkich nogach. Bardzo dobrze. I teraz krok do tyłu, krzyczą trenerzy. I teraz mocno na musi sobie zrobić Mateusz właśnie miejsce na wyprowadzenie tych ciosów, bo... siły. Nawet te ciosy, jakie wyprowadza w tej chwili Fasundos i Zargilione, nie są w stanie wyrządzić Mateuszowi żadnej szkody, żadnej krzywdy. Odsłonięty zupełnie jest w tej chwili Argentyńczyk. Tak jest. Oj, tutaj troszeczkę chaosu. Bardzo niebezpieczny fragment pojedynku. A trafił teraz Mateusz. I lewy sierpowy. I znowu ma w narożniku. Krok w tył teraz i... No. I ponowienie akcji. Ładny prawy. Teraz jeszcze właśnie. Oba się...
Obaj się zdecydowali zadawać tylko i wyłącznie sierpy. Tak, trafił, ależ pięknie trafił Mateusz. Czy skończy w tym momencie swojego rywala? Nie, trzyma Argentyńczyk. No ten lewy sierpowy naprawdę był postrachem w amatorskim boksowaniu Mateusza. Pokarał kilku przeciwników naprawdę lewym sierpowym. Peralta zerwał się, wstał i głośno... Ach, trafił teraz Mateusz! Piękny prawy. Koniec tej rundy, koniec trzeciego starcia, a tu jeszcze dwa przed nimi. No chyba dobrze mówiłeś, że tutaj może być pierwszy pojedynek przed czasem, bo forma fizyczna Argentyńczyka naprawdę w opłakanym stanie. Jakby jakieś zbliżenie można było, to by było super, ale mamy powtórki świetne. Argentyńczyk, który to, o czym wspominam na samym początku. Ten lewy sierpowy właśnie. Coś niewiarygodnego, przyznam się szczerze. Myślę, że sam Mateusz się zdziwił, jak popatrzył na efekt swojego ciosu. Sam Mateusz się nie zdziwił, gwarantuję ci, Sebastian. On tym lewym sierpowym, to co mówiłem wcześniej, już, karał rozstrzygnął. W lidze niesamowicie. A, 10 do 9, 4 punkty. A jeszcze dwie rundy. Jeszcze dwie rundy. No, przyznam się szczerze, że... Chciałbym, żeby była to ostatnia. To będzie ostatnia runda, tak. Nie wiem, czy trener Migacze też ledwo żyje, mówię. Nasz też ledwo żyje. No, można się zmęczyć. Również potwornie zmęczony jest Mateusz Malujda. Szeroko otwarte usta. No to jest taka walka na wyniszczenie. Ringowa wojna, tak jest. Ileż można pozwolić się okładać. No Mateusz musi zatrudniać swoimi ciosami Argentyńczyka, bo ten jak się rozbuja, zaczyna się robić bardzo niebezpieczny. Pomimo tego zmęczenia. O, trafił teraz prawy. Prawy prosty nad lewą ręką. Idealnie w tempo wstrzelił się tutaj Mateusz. O, i kolejny. Ojej, zatańczył. Jak to dobrze. To co mówię. No. Jak to dobrze, że nie kontynuował tej akcji. Argentyńczyk. Oj. Zauważył, zwietrzył swoją szansę Argentyńczyk. Naprawdę, widzi, naprawdę. Że może pokonać Mateusza, ale się odwrócił. Tak jest. To wszystko jest na to wino Mateusza, bo naprawdę ciężkie chwile przeżywał. W tej rundzie Mateusz. Głębokie oddechy, trochę rozluźnij nóżki i ręce wysoko. Przyklinczować, od razu teraz rusza do przodu. Mateusz teraz... musi przyklinczować. No, niepotrzebnie się siłuje, zupełnie niepotrzebnie, traci siłę. Sebastian, bardzo dobrze, bo po prostu lepiej przytrzymać niż przyjmować. Nie, dlatego mówię, złapać i powiesić się na nim, tak? Odpocząć chwilę, złapać ale wyłapał taki moment po prostu. Głębokich oddechów, uważaj Mateusz na te sierpy. Ręce wysoko. Więcej balansu Mateusza musi być, więcej jest balansu. Potwornie też zmęczony, teraz ta długa lewa ręka Argentyńczyka poluje na jeden, jedyny cios. Znowu ma w narożniku Mateusza Malujdę i teraz dobrze. Tylko to, złapać, tylko to. Odpocząć, złapać i odpocząć. To nie przelewki. No, obaj już nie mają sił. Naprawdę tyle dramaturgii, co w tej czwartej rundzie i... W ogóle, ta walka niezwykle dramatyczna. Ostatnie sekundy. No trochę tańca Mateusz i... Taki cios i dużo powietrza w narożniku. A, teraz trafił Mateusz! Prawy, prosty. Zdaj sobie sprawę, Mateusz, że to ostatnie sekundy. No. I pozostaną ostatnie 3 minuty. Ostatnie ciężkie 3 minuty dla jednego ciężkie. I dla drugiego. W tej rundzie Mateusz po prostu przyjął naprawdę potężne ciosy, ale... No,
szczególnie ten podbródkowy, który wstrząsnął Mateuszem. Od którego się zaczęło. Tak, że szczęście zachwiało tak nim, że po prostu jakby tak Filione nie kontynuował tego pojedynku. Właśnie ten moment był. Trafił bardzo, dopiero tutaj, później się rozkulał. A to już było następstwem tego. Muszę zwrócić uwagę, jego ciosy bardzo rozpaczliwe, takie chaotyczne, straszne. Ale mają swoją wymowę, co do tego nie ma. I tutaj proszę bardzo. No. No, Mateusz, trzymaj się. Ostatnie 3 minuty przed tobą, żeby wytrzymać. No i jednogłośne punktowanie 9-10. Musi zacząć lewym prostym boksować Mateusz teraz, żeby przytrzymać. Oj, znowu niebezpieczny ten prawy podbródkowy. Ładnie, ze zgotem. I teraz był prawy i lewy sierpowy. No naprawdę honorowa odznaka na Mateusza. Za waleczność. Trafił, trzy razy. Pięknie. Bardzo dobrze. No to co mówiłem, że przygotowanie kondycyjne naprawdę idealne. Oj, musi uważać. Ale nie może stać, już powinien być przy nim i przyklinczować. Lewy sierpowy. 50 sekund lewy to jest prosty. Naprawdę zbawienny. Lewy prosty. Dobrze, tak jest teraz. To. I troszeczkę. I niech trzyma, nie ma sprawy. Głębokie oddechy i tutaj. Dobrze, trafił teraz Mateusz. Lewy sierpowy. No, musi uważać na te podbródkowe. Teraz, dobrze Mateusz, ładnie, przytrzymany, schowany za podwójną gardą. Albo bardzo daleko, albo klincz. Bo tutaj zostawianie miejsca Argentyńczykowi to jest naprawdę przepiękny prawy prosty. Cios za cios. Raz jeden, raz drugi. Dobrze, ładna praca na nogach. Piękna teraz zmiana tempa. Klincz, tylko klincz, Mateusz. Ranny. Dobrze, tak jak teraz. Przytrzymać i odpocząć. Wszyscy argentyńscy pięściarze stoją obok ringu, dopingujący swego kolegę z zespołu. Gerardo Facundo Cesar Gilione. No i Mateusz Malujda, który w tej chwili jest w ataku. Na punkty prowadzi. Obaj są już krańcowo zmęczeni. Nie ma problemu. Niech klękają, niech się kładą na macie ringu w Pruszkowie, ale to będzie naprawdę... Aj! Znowu podbródkowy. Ładnie teraz uniknął tego ciosu Mateusz. Ileż można wytrzymać naprawdę tutaj. Dobrze. Ładnie odpowiedział. Teraz lewy prosty. Bardzo ładny lewy prosty. Tak jest. Ładny cios na korpus. Klincz. Nie ma wojny. Klincz, tak jest. To jest to. I cała sala huzaria. Ostatnie 10 sekund. No, wygrał Mateusz ten pojedynek. Musi uciekać teraz. Dobrze. Bardzo dobrze. Ładnie przestrzelił. I koniec. Wow. Koniec walki, koniec batalii. Można tak powiedzieć, niesamowicie wyczerpujący dla jednego i dla drugiego pięściarza pojedynek. No ciężkie chwile Mateusz przeżywał w rundzie 4. i 5. Myślę, że niepotrzebne te gwizdy na zachowanie reprezentanta Argentyny. On też się cieszy, że zrobił walkę w 4. i 5. rundzie. No, zrobił co mógł tak naprawdę. Tak. Miał to szczęście, że trafił Mateusza Malujdę tym podwrótkiem. Oto Peralta na naszych ekranach, obok niego Fernando Martinez. Martinez przegrał z Mateuszem Mazikiem. Wygrywamy 4. pojedynek, a więc ta twoja czwórka w odcinku stała się wymarzona, Sebastian, czwóreczka wskoczyła i 3 punkty. 3 punkty dla nas, bez punktu wracają z Polski Argentyńczycy, a było blisko.
Najpierw było blisko tego, żeby Mateusz Malujda przed czasem pokonał swojego rywala, a później jeden cios tak naprawdę odmienił losy tego pojedynku. No jest to waga plus 91 kg i tam każde uderzenie nosi śmierć. Po prostu mówię w cudzysłowie oczywiście, ale może zakończyć pojedynek. Mi mama, mi abuela, en dolores. Gracias, Oliveira. Oto na naszych ekranach Facundo Cesar Guillione. Poczekajmy na werdykt sędziów. The judges unanimously decided that the winner is... Sędziowie po raz kolejny... Jednogłośna decyzja. No nie, werdyktu innego nie może być, absolutnie. Tak, nie rozumiem. Do tego pojedynku zostaje... Oczywiście przegrana przez Mateusza, ale w bilansie 5 rund jak najbardziej zasłużone zwycięstwo Mateusza. No, nie może się z tym pogodzić, nie może się z tym pogodzić Facundo Cesar Guillione. Ale trzeba podziękować obu pięściarzom za fantastyczny pojedynek. W szczególności Mateuszowi za wielki hart ducha i wytrzymałość na ciosy. Naprawdę to było coś. No, wytrzymać po takim ciosie, w takim tempie 5 rund, kiedy obaj już tak naprawdę pod koniec słaniali się na nogach. Widzą Państwo 3-0, 3-0, 3-0 i 3-0. 4-1 wygrywa Husaria, a więc 3 punkty wpadają na nasze konto. Trzeba powiedzieć wprost, znakomita postawa polskich pięściarzy Husarii Polska w